Straż Miejska w Tarnowie zaprezentowała nowy pomysł na komunikację z mieszkańcami miasta. Wspólnie z naszą telewizją przygotowywany będzie cykl filmów dokumentalnych, który pokaże codzienną pracę strażników. Wy macie i spotkałem się w prokuraturze. Dziękuję, dobranoc. Okropnie smród. Zabywa się z komina. No przecież tam jest taki bajzel bez przerwy. Dobra, ale słuchaj, nie będzie was takie tematy rozmawiać, bo to nie ma sensu. Ta kamera to powinna tam na Fredry być tak samo. Ona po prostu jest zdecydowanie za mało. Tak. A dokładnie mówiąc, oddał moc. Trzeba wyłączyć kamerę. A dlaczego? Chcemy pokazać prawdziwą pracę strażnika miejskiego, zbudować właściwy wizerunek i obraz Straży Miejskiej, pokazać szerokie spektrum spraw, z którymi przychodzi nam się zajmować, w jakich sprawach jesteśmy proszeni o kontakt, o pomoc. Często pojawiają się opinie nie do końca poprawne na temat działalności Straży Miejskiej. Mówi się o nas, że jesteśmy tylko i wyłącznie osobami odpowiedzialnymi za parkowanie w mieście, ale ten film właśnie pokaże, do czego jesteśmy proszeni. Pokażemy unikatowe materiały monitoringu ulicznego, którego kamery często wyłapują ciekawe zdarzenia, nigdy wcześniej nie publikowane. Nasz człowiek w dany dzień wsiada po prostu do samochodu patrolu i jeździ samochodem. Pierwszy odcinek tak powstał, że kolega jeździł powiedzmy od rana tam do godzin popołudniowych. Miał okazję przesiąść się też do innego patrolu, zobaczyć jak to wygląda. Tak jak powiedziałem na początku, nagrane było kilka godzin, z tego powstało 15 minut. Z nocy jest już zupełnie inna sytuacja. No, jasne jest, że jest dużo ciekawiej. Są różne ciekawe sytuacje. Może jest niebezpiecznie, nie wiem, to o tym się też pewnie niedługo niestety przekonamy. Natomiast, tak jak powiedziałem, z dużego materiału no, będą powstawały małe odcinki. Resztę dostajemy w wersji już wiadomo cenzurowane tutaj od Straży Miejskiej. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany jutro o godzinie 20.15 na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska. Premierowy odcinek będzie także dostępny w internecie na stronie IMAW TV.